poprawek naniosłam z punktu widzenia mego tutaj doświadczenia. Chodziło o to, żeby zabezpieczyć wszystkie szkoły, które mają placówki. Zawsze współpracujemy z panią Wydziałem Edukacji i współpracujemy dla dobra oświaty. Oświaty i miasta Gdyni. O, żeby uchwałę. Jak na razie, dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w sprawie uchwały? Ja przepraszam. Nie ma. W takim razie, kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały? Wszyscy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Pani. I przejdziemy do uchwały 4.1. W tej chwili wrócimy do, jak gdyby, do początku naszych uchwał. Poprosimy Panią Prezydent. Jak Państwo pamiętacie, funkcjonowała chyba rok temu, ustawowo ministerstwo zobligowało organy prowadzące szkoły do przedstawiania rokrocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wyników sprawdzianów i egzaminów za określony rok szkolny. Taką informację po raz pierwszy przygotowaliśmy w ubiegłym roku. W tym roku po raz drugi ją przedstawiamy. Myślę, że to akurat dobry pomysł, bo wydaje mi się, że to jest okazja także, by pokazać radnym, oświata to pewien skomplikowany i szeroki obraz wielości działań. To duży fragment budżetu miasta. To bardzo istotne dla mnie, z mojej perspektywy, element polityki, jaką miasto prowadzi. To tworzenie pewnego standardu, którego kształcie, jakości decydować może samorząd. Dlatego ta informacja może być z jednej strony ciekawym zestawieniem pokazującym taki stan, który jest dzisiaj, i z drugiej pogłębiającym także informację i wiedzę o tym, co się w mieście dzieje. Pozwalam sobie na początku w prowadzeniu przedstawić skalę problemów pewnych i wyzwań, które towarzyszą nam przy podejmowaniu różnorakich decyzji związanych z edukacją. Wyzwań i spraw, które będą nam towarzyszyć nieustannie i które należą do trudnych spraw. Jak Państwo wiecie, my zawsze się cieszymy, lubimy, chwalimy wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, bo to system, który pozwala porównywać, bo są wystandaryzowane i wszędzie takie same, w takich samych warunkach, to taki sam sprawdzian, egzamin pisze cała Polska, więc ma to wartość. Ale ja sobie zawsze pozwalam dodawać, że oczywiście dbamy o te wyniki, staramy się, by były wysokie i dokonujemy różnego rodzaju, podejmujemy różnego rodzaju decyzje, by takie wyniki zapewnić, ale także mamy świadomość, by w tym wszystkim nie zgubić wszechstronnego rozwoju ucznia. One są ważne, ale oceniając szkołę po wynikach, analizujemy także bardzo różne sytuacje. I tutaj mogę tylko powiedzieć, są tu także nauczyciele, przecież ja osobiście spotykałam się wielokrotnie z opiniami. Znaczy jest pewna grupa nauczycieli mająca uprawnienia emerytalne, która natychmiast odeszła na emeryturę. Ja mam koleżankę Polaryską, która powiedziała, że ona klucznikiem nie będzie i nie będzie sprawdzać według matury, bo taka formuła egzaminowania odebrała jej to, co ona uważa za najcenniejsze jako polonistka, to możliwość takiego zupełnie szerszego, innego, wynikającego także z indywidualności samego nauczyciela, z jego osobowości, z jego zainteresowań, oddziaływania na ucznia, a w tej chwili poczuła się zmobbingowana do przygotowania do klucza ucznia, tak by osiągnął on jak najwyższy wynik. Czyli jak gdyby w tym pierwszym, jak chciałam pokazać, to jest trudne wyzwanie, prawda? Czasami dzieciak osiągnie strasznie dużo i to nauczyciel widzi, obserwując go przez kilka lat, a to się nie przejawia w wynikach tego sprawdzianu czy egzaminu, prawda? Ja bym chciała, dlatego ja zawsze, bo my się chwalimy tymi wynikami, ale ja zawsze wskazuję na to, że one są bardzo ważne, ale nie najważniejsze, nie wolno. Są, jak gdyby są, świat
Świat buduje dwa systemy edukacji. Jeden system oparty na sprawdzianie, zdaniu i egzaminowaniu. To jest tradycja w wielu krajach Europy, nie we wszystkich. I inna droga, że system budowany jest pod rozwój ucznia. Tworzenie mu warunków do rozwoju i zapewnienie, to też bogate państwa, myślę tu o Szwecji, tak nie mają takich zewnętrznych sprawdzianów, tam matury nie mają. W Stanach też takiego nie ma, tam są pewne sprawdziany, ale tylko punkty raczej zbiera niż poddawanie jest takiemu ogólnoświatowemu, że tak powiem, czy tam amerykańskiemu sprawdzianu. Czyli jak gdyby tu trzeba z rozwagą na to patrzeć i by nie krzywdzić i mieć także świadomość. Ja na przykład mówię, że kiedy widzę ranking szkół gimnazjalnych robiony przez wyborczą, w której jest mieszanie pojęć. Bo jeżeli ktoś robi ranking i umiesza w nich szkoły publiczne i niepubliczne, rejonowe i nierejonowe, ja już odpuszczam jakieś gimnazjum niepubliczne z 10 uczniami, gdzie rodzic płaci 2000 miesięcznie. A klasa liczy jednego ucznia, bo to nie jest klasa, w ogóle ustawa powinna definiować pojęcie szkoły i uczniów musi mieć coś, żeby to można było nazwać szkołą. Ale dla mnie niesprawiedliwe jest mieszanie szkół rejonowych i nierejonowych. To, że 24 gimnazjum Gdyni ma najwyższe w Polsce, czyli jedno z najwyższych wyników egzaminów zewnętrznych, to jest także efekt tego, że to jest nierejonowe gimnazjum, które skupia jest do mniejszych. Dlaczego ja mam to gimnazjum, bo to jest gimnazjum na 4, które Trójnowarka, Grabówka, Biała i do dzieci z rejonu. I tam wysiłek nauczyciela, by wyrównywać poziom edukacyjny, jest inny. Ja nie twierdzę, że wysiłek nauczyciela, który pracuje z uczniem zdolnym, jest mniejszy. Jest większy intelektualnie, bo ten uczeń jest bez przerwy, nieusatysfakcjonowany. Ten nauczyciel musi stawać na głowie, żeby go usatysfakcjonować. To są inne wyzwania. One mają inną rękę, ale są one równie ważne. I też trzeba docenić i te, prawda? Także to jest bardzo trudne, prawda? Te problemy głównie są w tym dobrze w szkołach. Właśnie, do tego dochodzą jeszcze takie problemy. Przepraszam, że tak długo. Bardzo poważnym wyzwaniem dla nas jest demokracja, proszę Państwa. To, co się w tej chwili dzieje, jakie to są przemiany, one wynikają także z tych działań, które podjął media, które my realizujemy, myślę o sześciolatkach. Mamy 700 uczniów więcej w klasie pierwszej, prawda? Czyli zamiast 2100 dzieci w klasie pierwszej mamy 2800 dzieci. Ponieważ miasto najwięcej dokłada do szkół podstawowych, bo one są najdroższe. Bo to jest świetlica, prawda? To jest dodatkowa opieka. To są mniej liczne klasy niż szkoła szkołach gimnazjalnych. Czyli jak gdyby rośnie skala także wydatków z tego powodu. My to nie robiliśmy tego dla przyjemności pani minister, tylko robiliśmy to dlatego, by zapewnić 3 latkom dostęp do przedszkola, bo im więcej nam 6-latków pójdzie do szkół, to już rodzic wybiera, czy zerówka, czy klasa pierwsza. No, oczywiście namawialiśmy te dzieci urodzone do czerwca, to wybieramy klasę pierwszą, po to rodzice dostali podstawy programowe i zerówki, i klasy pierwszej, by sobie zestawili, ocenili swoje dziecko. Bardzo takie pozytywne. Z tego powodu mam odsłuchy łącznie z tym, że mając te podstawy, rodzice także sprawdzają, co się dzieje w szkole. To nauczyciel realizuje i tak dalej, naprawdę to dało taki efekt nawet, ale także potrafili ocenić swoje dziecko, czy ono jest przygotowane do podjęcia edukacji. Proszę Państwa, czyli te przemiany demograficzne, które z kolei odbierają nam i będą w ciągu najbliższych lat zmniejszać liczbę dzieci w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. To jest poważne wyzwanie, jak kształtować sieć, jak ją z jednej strony utrzymać, bo za 5 lat te dzieciaki będą do gimnazjum, czyli wypraszanie dzieci w gimnazjum, to jest bez sensu, prawda? Za 5 lat te miejsca będą potrzebne. Trzeba tego jakoś strategicznie, tę przestrzeń na parę lat wykorzystać, może inaczej, ale częściej. No ale to już szczegóły. Mam zapewnienie dostępu do edukacji przedszkolnej. Ministerstwo planuje taki kompleks projektu na. Ministerstwo planuje objąć 4-latkiem prawem do opieki przedszkolnej, czy nawet obowiązkiem przedszkolnym i wprowadzić subwencję przedszkolną. To jest kolejny projekt. Na razie mamy projekt mówiący o tym, że od 2012 sześciolatki będą objęte obowiązkiem szkolnym, a 5-latki obowiązkiem wychowania przedszkolnego. Ale jest jeszcze pakiet zapowiadający kolejne zmiany. I w tym pakiecie między innymi wyczytałam, że docelowo 4-latki mają być objęte edukacją przedszkolną i jak gdyby komplementarnie do tego przewidywana jest subwencjonowanie.
To piękny pomysł i naprawdę super byłoby, gdyby była subwencja na przedszkolaku. Mam nadzieję, że to na gminy i drogi miasto, gminy podnoszą przeszkolę. Ale skąd państwo, które takie zagrożenia i ryzyka mamy budżetowe w tej chwili, to są naprawdę olbrzymie pieniądze w skali kraju. Skąd by na to byłyby pieniądze? No, gdyby się znalazły, naprawdę to jest dobry pomysł. Służbę zdrowia, czego będziemy... Dobrze, proszę państwa. No to oczywiście zapewnianie szkoły nowoczesnego sprzętu i trzymanie standardów modernizacji budynku. Bo to tempo mamy na razie super i gdyby się go udało utrzymać, to byłoby świetnie. Wspieranie pracujących w realizowaniu nowatorskich projektów i realizowanie tych działań, które służą rozwojowi uczniów. I proszę państwa, już przechodzę do kolejnych. Nie będę, bo to każdy sobie może poanalizować sam. Ja tylko ogólnie powiem. Mamy informacje statystyczne, po to byście państwo mieli także obraz, co jest w Gdyni. Oczywiście.